właśnie przyjechałem ze szkoły. Tak wyglądam w szkole, nie? Ale trzeba zrzucić ten mundurek szkolny, założyć coś innego. I dzisiaj zaczynamy taki filmik luźny, może zobaczymy, spróbujemy połowić śledzie. No i zostanę na sandacza. Może się coś uda, zobaczymy. Jakaś zabawa jest, coś się dzieje. Co, buziaki do wody. Ja tu chyba nic okoniowego takiego nie mam. Jak ty to robisz? Ja nie wiem. Taki kolor, nie? Zobacz. Oni wszyscy na ciebie narzekają. Nie? Oni mnie nie chcą do portu wpuszczać. No właśnie. Słuchaj, ale to teraz tak zawidnego jeszcze to jest dobrze na sandacza już? Oczywiście, to nie ma znaczenia. Nie? Nie ma znaczenia. No właśnie ludzie mówią, że właśnie wieczorem, w nocy. Zależy jak odpali. Są dni, że wiesz, południe, przed wieczorem, przed jak się ściemnia. A może żerować i w nocy. Tak samo jak w nocy siedzisz północy i masz godzinę, że żerują, nie? Aha. Tak samo i w dzień masz to samo, nie? Jest moment taki, że odpalą na te pół godziny, jesteś nad wodą, trafisz w ten moment, to też połowisz. Niekoniecznie, kurde, musi być to noc. A teraz w ostatnim czasie, jakie godziny najlepsze? No to tak jak Jarek mówił wcześniej, nie? Tak samo. 18, 19, nie? Do 20. Drugi, max to tak. Później już jest kicha. No chyba, że ktoś zostaje dłużej, jak tamten kolega, to łowi też. No, ale później wtedy już ta przerwa jest dłuższa, nie? Czyli wystarczy machać wędą i ryby będą. Dokładnie. Strzelić się w ten moment. Wczoraj tak samo, kurde, staliśmy dwie godziny bez kontaktu i nagle ja ciągnę, Jarek ciągnie, kurde. Później Jarek spina, tutaj niestety rzuca niecenzuralne słowa. I kurde, za chwilę następne się dają ryby. A później znowu cisza, to tak wiesz. Jak to z rybami, nie? Nie ma reguły na nich żadnej. Łowisz dropshotem i to jest taka twoja technika łowienia właśnie na sandacza? Takie to szarpanie? To jest dropshot, ja generalnie wolę na główkę, nie? Ale aha, jeśli chodzi o port we Władku, to bardziej, według mnie jest bardziej humanitarna, bo nie masz przyciętych ryb, nie? Aha. Za dużo tego sandacza tutaj jest i wiadomo, na tą główkę, kurde, te sandacze są podczepione, nie? Aha. A na to nie ma możliwości podczepienia go. Naprawdę, już jak nie trafi, to gdzieś trafi z boku, nie? No, ale taka metoda prowadzenia to jest teraz specjalna twoja na okonie, czy to już jest taka na sandacza już? Wiesz co, to jest pośrednia metoda. To co na sandacze byś inaczej, jakbyś inaczej poprowadził? No, no nie zmienił. Ja wiem. Nie, ciężko to kurde nazwać, ale co zmienił, wiesz co, przerwy na przykład. Ja zatrzymuję dłużej, nie? Przynętę. Na okonia, kurde. Ale nie zawsze, wiesz, jeden dzień biorą tak, drugi tak, to trzeba się wszystko, wiesz, w trakcie wychodzi, nie? Aha, czyli tak? Pokaż teraz, o, ja się tak cofnę, żeby było widać całe wędzisko. I pokaż teraz, jak prowadzisz na sandacza. Ja na sandacza prowadzę podobnie jak główkę. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest aha, dropshot, czy główka, ja to prowadzę identycznie. Mi się sprawdza. No wiesz, ile ludzi, tyle kurde sposobów, nie? Mhm. No i teraz zobacz, mamy wiatr fajnie w plecy, tu masz napiętą plecionkę, ale jakbyś chciał pod kątem łowić, to już gorzej, nie? To już jest gorzej, dużo gorzej. To już w ten sposób nie połowi. A to konik tylko, nie? Słyszeliśmy, Jarek, że niecenzuralne słowa ostatnio padły. No tam była jakaś kurka siwa, nie?
No. Jasne, gwint, ciemna śrubka, takie rzeczy. Takie rzeczy, no. No nie będziemy puszczać, jak dzieci będą słuchać. No jasne, jasne. Ale co tam było, no powiedz na tym haczyku, że aż takie rzeczy? Wymiarowy sandacz. Źle się zachowałem i luzowałem plecionkę w tym momencie. On był chyba nie za dobrze zacięty i po prostu spadł już. Było blisko do podebrania, ale niestety pożegnałem się z wymiarem wczoraj. Aha. Jak z wyciągnięciem jego? Masz taki kasiorek, tu stoi sitko? Tu jest dam. W nazwie ma chyba Ultra Strong. Rzeczywiście on jest dużo mocniejszy, takich zwykłych podbieraków polecam, bo naprawdę inwestowanie w jakieś badziewa różnych takich firm w podbieraki, które są naprawdę z jakichś tam słabych komponentów robione. Trzy takie właśnie miałem w granicach 60-65 zł. One posłużyły mi może sezon, może trochę dłużej i właściwie do wyrzucenia. No i pytanie, czy o zmierzchu faktycznie te sandacze lepiej biorą niż tak... Różnie, one się uruchamiają w tak różnych porach, każdy dzień jest właściwie inny. Tu się wiatry też zmieniają, któregoś dnia w piątek był wiatr wschodni bardzo mocny. Następnego dnia już był chyba północno-zachodni, później się w ogóle na zachodni zmienił, więc zupełnie inne warunki. W piątek duża fala, następnego dnia już zupełnie inaczej, także naprawdę to trudno powiedzieć, kiedy on się odpali. Ale są takie godziny, kiedy on się po prostu uruchamia, żeruje. Potem jest na przykład przerwa. Ostatnie pytanie. Czy port we Warszawie to jest dobre miejsce na sandacza? Czy tutaj w okolicy, słuchaj, okolicy. Trójmiasto, czy są lepsze miejscówki według ciebie? Mutława lepsza w tej chwili chyba nie. Wszystko zależy, jak ryba gdzie wejdzie, nie? Wiadomo. No. Mutławę wejdzie tak samo, a tutaj. W tej chwili na Mutławie nic nie łowią. Praktycznie jakieś pojedyncze małe ryby. Ja tam zawsze miałem dużo sandaczy takich małych właśnie. Które... No właśnie, bo tutaj nie słyszeliście. Szymon powiedział, że na Motławie teraz nie łowią, a u nas no jednak mimo wszystko te sandacze się zdarzają, czyli no takie łowisko bardziej pewne, że przyjedziesz no i po prostu coś złowisz? Jak te parę godzin stoisz, to coś tam zawsze puknie. Jakieś tam branie będzie, coś najczęściej wypolujesz. Kwestia, żeby tego wymiarowego właśnie trafić. A co z tym śledziem? Bo mieliśmy tydzień temu zawody, było pełno śledzia, no i nie było tego sandacza. Ten śledź już sobie poszedł? Wiesz co, nie wiem, ale jak obserwowałem ostatnio śledziarzy, którzy wracali, to najczęściej mieli puste wiaderka albo kilka sztuk, więc jeżeli ten śledź bierze, to są pojedyncze sztuki w tej chwili raczej. Nie wiem, czy tam właśnie na nabrzeżu łowią śledzie, czy łowią sandacza. Nie mam pojęcia, ale ostatnio o tym śledziem było tak na... Słabo dosyć chyba, jeżeli chodzi o jeszcze. Nie chodzę na śledzia ostatnio, ale patrząc na wyniki właśnie tutaj śledziarzy, to... No i tutaj do was w sumie dwóch pytanie. Łatwiej złowić sandacza na drop shota czy na główkę? Jak ktoś jest nie wprawiony? Chyba jednak na drop shota. Dlaczego? Dużo łatwiej dla niewprawionych i zdecydowanie drogi. To idę się przyzbroić. Ile on może mieć? Co? 30 centymetrów? 30 palców. Pokaż jak wziął. Ładnie, super. Idealnie, delikatnie za pyszczek zaczęły, zaczepiony. O. Piękna ryba, niech wraca, nie? I rośnie. O. Boże się, coś ruszy w końcu, nie? Ha! 17.30, nie? Tak, idealnie. No tak jak właśnie. I to cały czas na tą samą przynętę walisz? Cały czas? Ty ponoć masz tylko 4 gumy, mówisz. Więcej mi nie potrzeba. Bo im więcej, tym jest większy wybór, nie? Chcesz, że człowiek nie wie, co założyć. Jak masz 3, to wszystkie 3 przerzucisz. No jasne. Ja pierniczę. Co my źle robimy, powiedz? Jarek. Pomodliłeś się do Neptuna, dlatego. Dzisiaj nie haftałem, faktycznie. Trzeba ma w domu taki mały ołtarzek. Taki miniaturka z Neptuna z Gdańska i zawsze coś tam robi. Patrz Szymon, kurde. Kolejna rybka, nie? Ty mnie denerwujesz już powoli. Ty masz więcej takich gum, żeby mi dać jedną?
Nie wiem. Ja mam tylko trzy.